Cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejny, już ostatni odcinek z cyklu Matematyka 500+, w tym roku, czyli matematyka dla osób, które chcą ją zdawać na poziomie rozszerzonym. Ten odcinek będzie to odcinek specjalny, dlatego że już jutro jest matura rozszerzona z matematyki. Na początku chciałabym życzyć wszystkim moim internautom, tym uczniom moim stacjonarnym i tym uczniom moim online, wielu sukcesów na jutrzejszym egzaminie. Aby to wszystko, czego się nauczyliście, tą całą wiedzę, którą zdobyliście, prawidłowo wykorzystaliście jutro. Żebyście wszystkie metody, techniki po prostu wykorzystywali w zadaniach maturalnych. Życzę Wam tej jasności umysłu, żeby Was nic nie zaskoczyło i żeby te zadania, przed którymi jutro siądziecie, tak lekko się Wam rozwiązywały. Tego bardzo serdecznie życzę i będę mocno trzymać za Was kciuki. Na to nasze specjalne wydanie przygotowałam 10 zadań. To są zadania wybrane przeze mnie, które należałoby powtórzyć w przeddzień egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym. A więc zaczynajmy, ruszajmy, pobawmy się jeszcze tą naszą kochaną matematyką. Zadanie numer 1. Rozwiąż równanie. Jest to równanie trygonometryczne. Sinus kwadrat x minus kosinus 2x minus 2 równa się 0. W przedziale x należące mamy od 0 do 4 pi. To jest równanie trygonometryczne. Duża jest szansa, że faktycznie na maturze spotkasz równanie trygonometryczne, bo analizując arkusze maturalne z poprzednich lat, można to łatwo zauważyć. Po pierwsze, patrząc na równanie trygonometryczne, pamiętaj, fajnie by było, chociaż nie zawsze się da, ale fajnie by było, żeby była jedna funkcja trygonometryczna. I poza tym, nie może tak być, że tu jest kąt x, a tu jest kąt 2x. Od razu nam ma się przypomnieć, że był wzór na kosinus 2x. I teraz, jak nie pamiętasz, w tablicach są te wzory, ale na kosinus podwojonego kąta są trzy wersje tak jakby wzoru. Ja wybieram tą, w której występuje sinus, czyli 1 minus 2 sinus kwadrat x. To jest wzór z tablic, który tutaj przypomniałam. No to podstawiamy. Sinus kwadrat x odjąć, tu w nawiasie 1 minus 2 sinus kwadrat x minus 2 równa się 0. No to opuszczamy oczywiście nawias, czyli sinus kwadrat x minus 1 plus 2 sinus kwadrat x minus 2 równa się 0. Teraz dodajemy no to, co się po prostu da, dodajemy, czyli będziemy mieć tutaj 3 sinus kwadrat x minus 3 równa się 0. Przerzucimy, czyli tutaj będziemy mieć 3 sinus kwadrat x równa się, to przerzucam 3, dzielę przez 3 i dostaję, że sinus kwadrat x równa się 1. Bardzo często w tego typu zadaniach też możesz spotkać zadanie, gdzie trzeba będzie użyć metody podstawienia. Tutaj akurat nie ma takiej potrzeby, bo wystarczy, że ja teraz spierwiastkuję i dostanę, że mój sinus x to może być 1, albo mój sinus x to może być minus 1. Ja przygotowałam tutaj wykres sinusa, funkcji sinus. Taki sam wykres możesz zobaczyć w tablicach maturalnych, jak Ci się zapomni. I teraz musimy się zastanowić, gdzie nasz sinus, tutaj, najpierw ten pierwszy, osiąga wartość 1. Dla jakich argumentów? Wystarczy, że przyłożysz sobie linijkę na poziomie 1 i narysujesz sobie linię przerwaną. Ja zawsze do analizy przyjmuję jeden okres, ten okres od minus pi do pi. Zawsze tak przyjmuję. I widzimy, że w tym miejscu sinus osiąga właśnie wartość 1, czyli dla jakiego argumentu? Dla pi drugich. Czyli pod spodem napiszemy x równa się pi drugich plus, i teraz uwaga, następna taka jedyneczka osiągnięta jest za pełen okres, a okres sinusa to 2 pi, dlatego piszemy plus 2k pi, gdzie k należy do dowolnej liczby całkowitej. Jest to dowolna liczba całkowita. No ale teraz na tym samym wykresie zaznaczmy sobie, kiedy to sinus osiąga minus 1. Czyli przekładam na minus 1 i też sobie narysujemy linię przerwaną i patrzymy. No oczywiście w tym miejscu. Też go łatwo odczytać, prawda? To miejsce to jest minus pi drugich.
Czyli napiszemy lub x to się równa minus pi drugich i tak samo plus 2k pi, gdzie k należy do zbioru liczb całkowitych, dlatego że taka minus 1 to już za pełen okres z tej strony, czy za pełen okres z tej strony. I teraz, oczywiście to są dwie rodziny rozwiązań. Jedna rodzina, druga rodzina. Natomiast my mamy wybrać te, które nam pasują do przedziału od 0 do 4 pi. No to będziemy sobie pisać. X należy w klamerce. Na razie z tego pierwszego sobie napiszemy. Czyli tak, jeżeli ja za k podstawię całkowitą, czyli 0, to będę miała pi drugich. Pi drugich oczywiście tutaj się mieści. Jeżeli za k podstawię 1, to będę miała 2 pi i pi drugich, czyli 2 i 1 druga pi. No oczywiście się mieści. Jeżeli za k chciałabym podstawić dwójkę, to będę miała tutaj 4 pi i plus pół 4,5 pi. No to już jest za dużo. Czyli mam tutaj tylko z tej pierwszej rodziny rozwiązań wybrałam dwa rozwiązania. Dobrze, to teraz z tej drugiej rodziny rozwiązań bierzemy. Jeżeli za k podstawimy 0, to jest na minusie, no więc absolutnie odpada, bo tu mamy przedział, gdzie x są dodatnie. No to za k 1 będę miała 2 pi minus pół pi. Czyli tak jakby 1 i 1 druga pi. Jeżeli za k podstawię dwójkę, to będę miała 4 pi minus 1 druga pi, czyli będę miała 3 i 1 druga pi, co mi się też oczywiście zmieści. Gdybym za k teraz chciała podstawić trójkę, no to bym miała 6 pi minus pół pi, no to wiadomo, widzę, że już mi się nie mieści, więc ja mam tylko te cztery rozwiązania. One są co prawda nie po kolei, nie od najmniejszego do największego, ale nie ma takiej potrzeby, wcale nie musisz segregować. W zbiorach elementy nie muszą być posegregowane, ale jeżeli chcesz, oczywiście będzie to na pewno bardziej estetyczne, jeżeli tutaj zmienisz kolejność. 1, 1, druga pi, 2 i 1, druga pi. Jest to równanie trygonometryczne, gdzie stosowaliśmy zarówno wzór, który powinniśmy umieć, albo powinniśmy umieć odszukać w tablicach i też pomagaliśmy sobie właśnie wykresem funkcji sinus. Zadanie numer 2. Prostokąt ABCD jest wpisany w okrąg o równaniu x kwadrat plus y kwadrat plus 6x plus 4y minus 12 równa się 0, a jego bok jest zawarty w prostej o równaniu 2x plus y minus 2 równa się 0. Oblicz pole tego prostokąta. Oczywiście na maturze, jeżeli zadanie ma dużo punktów, to dobrze jest rysunek wykonać, oczywiście w układzie współrzędnych. Ja ze względu na to, żeby oszczędzić miejsce na tablicy, zrobiłam rysunek po prostu bez układów współrzędnych, tylko narysowałam okrąg i prosta i w niej musi być zawarty jeden bok. Czyli tak jak ja właśnie tutaj zrobiłam. Tu będzie ten bok zawarty. Ja go mogę podpisać AB, że tu ma wierzchołki, prawda? Tego mojego prostokąta T2 to będzie A i B. Najpierw pasowałoby coś tutaj z tym okręgiem zrobić, bo myślę, że będzie nam potrzebny środek na pewno. Czyli przekształcamy sobie ten okrąg. Więc tak, x-y poukładać najpierw najlepiej koło x-ów, y-ki koło y-ków. I teraz będziemy dopełniać do wzoru skróconego mnożenia po to, żeby nam wyszło piękne równanie okręgu. Czyli jak dopełnię do wzoru skróconego mnożenia, to będę miała x dodać 3 do kwadratu. Skąd ta trójka się wzięła? Niektórzy nie wiedzą. Jak ja 6 podzielę przez 2, bo we wzorze skróconego mnożenia jest 2ab, czyli ja jak 6 podzielę przez 2, wychodzi mi 3. I teraz sprawdzamy. X kwadrat plus 2ab, czyli 6x, plus 9, ale ja nie mam tej dziewiątki, czyli od razu piszę minus 9. Dalej, dodać, teraz tak samo robię tutaj. Y dodać 2 do kwadratu. Dlaczego 2? Bo 4 podzielone przez 2 to jest 2. Stąd się to bierze. No i teraz próbujemy sobie rozwijać wzór. Y kwadrat plus 2 razy y razy 2 to jest 4y. I plus 2 do kwadratu, czyli 4, a ja nie mam tego 4, czyli piszę minus 4, przepisuję minus 12, równa się 0. No to teraz te nawiasy zostawiamy po lewej stronie, a wszystkie liczby, które są tak solo, przerzucamy na drugą stronę. I będziemy mieć tak, 9 plus 4 będzie, czyli 13. I jeszcze będzie plus 12, czyli 25. Popatrz, jak pięknie wyszło. Na pewno pamiętasz równanie okręgu. Z tego równania jesteśmy w stanie zczytać środek i promień. Czyli tu będzie minus 3 i minus 2, a promień będzie równy 5. Spróbujmy sobie teraz to wyobrazić na naszym rysunku, czyli zaznaczyć na naszym rysunku dlaczego. Dlatego, że ja bym jednak chciała, żeby ten prostokąt był widoczny. No bo skoro pole prostokąta mamy wyliczyć, jeszcze zapiszę, pole prostokąta to się równa pytajnik, no to ja ten prostokąt muszę sobie domalować.
Czyli tak, oczywiście wiemy, że boki tutaj padają pod kątem prostym w prostokącie, tak? Więc tutaj rysujemy ten prostokąt. Jak nam wyjdzie, tak nam wyjdzie, to jest rysunek i tak poglądowy tutaj, żeby ten prostokąt tutaj wyznaczyć, ABC niech będzie i D. I teraz popatrz, zastanówmy się, no troszkę mi tu nieładnie wyszło, to poprawię, niech będzie. I teraz zastanówmy się nad taką rzeczą. Po co nam ten środek był potrzebny? Otóż ten środek był nam potrzebny po to, żeby obliczyć na przykład odległość punktu tego środka od prostej. Jak ten wzór, on jest dosyć fajny do wykorzystywania, aczkolwiek czasem młodzież nie lubi tego wzoru wykorzystywać i nie wiem dlaczego, ponieważ on jest przyjemny, bo popatrz, jak tego wyliczymy, tę odległość, to my wiemy, że przekątne w prostokącie przecinają się w połowie. Przecinają się w połowie. Zatem idealnie, jak się przecinają w połowie, no to tutaj wiemy, że jest promień, tutaj wiemy, że jest promień, czyli znamy już, że przekątna naszego prostokąta, możemy powiedzieć, ma długość 10. Ale jeszcze lepiej możemy popatrzeć, że tutaj nam powstał taki trójkącik prostokątny. Ja go tutaj zamaluję, bo przypominam, nam są potrzebne boki, prawda? Nam są potrzebne boki, najlepiej do pola. Czyli tak, gdybym ten bok oznaczyła A, a ten B, to popatrzmy, jeżeli ja wyznaczę D, to moje A to będzie 2D. To patrząc, wystarczy popatrzeć na rysunek, czyli moje A to będzie 2D. A, bo tu jest środek, prawda? Czyli moje A to będzie 2 razy D. Natomiast tutaj, ten kawałeczek, to jest jakieś X odtąd dotąd. Czyli moje B z kolei, patrząc na mój rysunek, to całe B to będzie 2X. Czyli to będzie 2X moje, tutaj mam X. Zatem stwierdzenia Pitagorasa tego x-a wyliczę, ale najpierw muszę to d policzyć. Czyli d pamiętamy, że jest to odległość środka w tym wypadku okręgu od prostej k. Ja zapiszę s od prostej k. Był taki wzór, jest taki wzór w tablicach, ale był taki wzór no, na lekcji, jak się uczyliście tego na pewno, to był taki wzór na odległość punktu od prostej. Ja ten wzór przypomnę tutaj. On taki może w zapisie za bardzo elegancki nie jest do zapamiętania, ale to jak się często go stosuje, to on oczywiście wchodzi tak w krew, można powiedzieć. Taki wzór. I teraz będziemy podstawiać. Wartość bezwzględna. A, przypominam, to bierzemy z prostej, czyli u mnie 2 razy x0, czyli tu jest moje x0, y0, no bo ja analizuję właśnie ten punkt jako środek tego mojego okręgu, czyli razy minus 3 dodać. Teraz b. B to jest moje 1, przed y stoi, razy minus 2 i dodać c, a c to jest wyraz wolny z tej prostej, czyli po prostu minus 2, zamykam wartość bezwzględną. I teraz mamy podzielone przez a kwadrat, czyli tutaj mam 2 kwadrat plus b kwadrat, czyli u mnie 1 kwadrat. To się równa. No to tu mamy minus 6, tu mamy minus 2, no to mamy minus 8 i minus 2, minus 10. Na wartość bezwzględna oczywiście, jak z tego policzymy, to będzie 10, podzielone przez pierwiastek z 5. Usuwamy niewymierność i mamy 10 pierwiastków z 5 nad 5, po skróceniu 2 pierwiastki z 5. No to już możemy wywnioskować, patrząc na ten rysunek, czy na naszą zależność, że nasz jeden z boków tego prostokąta to są po prostu 2D, czyli to będą 4 pierwiastki z 5. No to skoro tak, to jeszcze stwierdzenia Pitagorasa policzymy sobie. Najpierw to stwierdzenie Pitagorasa ułożę, czyli tak, D do kwadratu plus X do kwadratu równa się R do kwadratu. No to proszę bardzo, za D podstawimy sobie 2 pierwiastki z 5 do kwadratu, dodać x do kwadratu równa się, nasze R to było 5 do kwadratu. Czyli tu mamy 4 razy 5 to będzie 20, dodać x kwadrat równa się 25. Czyli x do kwadratu jak przeniesiemy to będziemy mieć 5, no i jak spierwiastkuję to będzie pierwiastek z 5. Co z tego wnioskujemy? Że nasz bok B oczywiście jest 2x, czyli nasz bok B to jest, są 2 pierwiastki z 5. No i co zostało do policzenia? Pole. Myślę, że pamiętamy wzór na pole A razy B, więc pole naszego prostokąta to będą 4 pierwiastki z 5 razy 2 pierwiastki z 5.
Czyli będziemy mieć tak, liczby z liczbami pomnożyć, czyli 4 razy 2 to 8 i pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to 5, czyli 8 razy 5 to mamy 40. Oczywiście tutaj to jest zadanie z geometrii analitycznej, najczęściej tutaj jednostek nie ma, więc albo zostawiasz pole prostokąta równa się 40, albo zapisz pole prostokąta równa się 40 jednostek kwadratowych. Zadanie numer 3. Liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6 ustawiono losowo w szereg. Odlicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że w tym ustawieniu iloczyn każdych dwóch sąsiednich liczb będzie parzysty. No postanowiłam tutaj przepisać. I tak, to jest oczywiście zadanie z prawdopodobieństwa, no bo mamy policzyć prawdopodobieństwo, czyli pytamy o prawdopodobieństwo zdarzenia A, ale skoro ustawiamy losowo w szereg, to ustawienia powinny Ci się kojarzyć z permutacjami. Natomiast myślę, że też dosyć wygodnie jest, zamiast robić to typowo permutacjami, można regułą mnożenia. Czyli tak, najpierw potrzebujemy wyznaczyć, ile to byłoby w ogóle wszystkich możliwości, jakbym sobie byle jak poustawiała. Czyli potrzebuję obliczyć moc omega, czyli zbioru zdarzeń elementarnych, wszystkich możliwości po prostu. Czyli tak, skoro mam 6 miejsc, no bo 6 liczb, ja je wszystkie ustawiam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Losuję sobie je, wybieram je losowo, ale ustawiam je w szereg wszystkie 6. Dlatego moglibyśmy zastosować permutację sześcioelementową. Na pierwszym miejscu mogę ustawić dowolne 6. Ale na drugim miejscu już jedną ustawiłam, czyli 5. Na kolejnym 4, na kolejnym 3, na kolejnym 2 i na kolejnym już nie mam wyboru, czyli 1. Czyli jednym słowem 6 po prostu silnia. No i teraz no, oczywiście można by było to policzyć, można to zostawić i w pewnym momencie nam się przy prawdopodobieństwie zapewne skróci. No to teraz tak, powinniśmy napisać A, ale ja już nie będę pisała A, dlatego że ja już tu go napisałam. Czyli A to jest zdarzenie, że iloczyn każdych dwóch sąsiednich liczb będzie parzysty. No więc tak samo jak wcześniej, możliwości tu jest cała masa, ale robimy sobie to przy użyciu reguły mnożenia. Nie będziemy wypisywać wszystkich możliwości, bo tak jak powiedziałam, jest bardzo dużo tego, więc musimy to regułą mnożenia sobie pomyśleć. I teraz tak, iloczyn, kiedy w ogóle, zastanówmy się nad taką rzeczą, kiedy iloczyn dwóch jakichkolwiek liczb będzie parzysty? Kiedy iloczyn? Jak dwie liczby pomnożysz, kiedy Ci wyjdzie liczba parzysta? Kiedy albo będą dwie parzyste, tak, albo będzie jedna parzysta, druga nieparzysta. Ale tak, skoro ja mam tak, tu mam parzystą, tu mam parzystą, tu mam parzystą, czyli ja mam równo parzystych, równo nieparzystych, tak? Ta jest parzysta, ta jest parzysta, ta jest parzysta, to pozostałe są nieparzyste, a ja nie mogę sobie ustawić na początku parzystą z parzystą, bo wtedy później musiałabym mieć nieparzystą koło nieparzystej. A ja mam zapisane, że iloczyn każdych dwóch sąsiednich liczb będzie parzysty, czyli mnie interesuje tylko opcja parzysta z nieparzystą. Czyli popatrzmy, jeżeli tu będzie parzysta, no to tu musi być nieparzysta. Wtedy ten iloczyn jest parzysty. Jak tu nieparzysta, to tu parzysta. Wtedy ten iloczyn parzysty. Dalej, jak tu parzysta, to tu nieparzysta, wtedy dalej ten iloczyn parzysty. Dalej, jak tu nieparzysta, to tu parzysta, wtedy dalej ten iloczyn parzysty. No i teraz tutaj musi być już nieparzysta, ale ten iloczyn również będzie parzysty. Ok, no to uzupełniamy. Parzystych mamy 3. No to już tu wybrałam parzystą, teraz tu wybieram parzystą, to mi dwie zostały. No i tu już wyboru nie mam. Teraz nieparzyste. Tu mam 3 nieparzyste, tu mi zostały 2, tu już wyboru nie mam. Ale to nie koniec, bo może być plus drugi przypadek. No i czasem młodzież zapomina o tym, bo popatrz, nie musi być pierwsza parzysta, przecież mogłaby być najpierw nieparzysta, później parzysta. Nieparzysta, parzysta, nieparzysta, parzysta. Oczywiście sytuacja będzie taka sama z liczbami, bo tu będzie 3 razy 3 razy 2 razy 2 razy 1 razy 1, oczywiście. Ale chodzi o to, że musisz założyć, że albo na początku stawiasz parzystą, albo stawiasz nieparzystą. A z punktu widzenia permutacji to jest zupełnie co innego. Na początku parzysta, czy na początku nieparzysta? Oczywiście moglibyśmy to zrobić tak. 3 silnia razy 3 silnia. I dodać 3 silnia razy 3 silnia. Ale na regule mnożenia tak ładnie, jak to rozpiszę krateczkami, to wszystko jest pięknie widać. No to wymnażamy. 3 razy 3 to 9, razy 2 18, razy 2 36. Plus... I tu mamy też 36, czyli mamy razem 72. No to teraz już definicją klasyczną prawdopodobieństwa powiemy, że nasze P od A to jest 72.
podzielone przez. Ja nawet nie będę pisała 6 silnia, tylko specjalnie napiszę 6 razy 5, razy 4, razy 3, razy 2, razy 1, po to, żeby poskracać. Czyli tak, szósteczkę skrócimy sobie tutaj i będziemy mieć 12. No to dwunastkę, tutaj 4 razy 3 to też będzie 12, popatrz. I wychodzi nam 1, bo to się do co do jedynki skróci, a na dole mamy 10. Czyli mamy wynik 1/10, czyli prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, że ilotem każdych dwóch sąsiadów będzie parzysty, wynosi zaledwie 1/10. Zadanie numer 4. Wyznacz tak wartości parametru m, dla których równanie m minus 2x do potęgi czwartej minus 2 w nawiasie m plus 3x do potęgi drugiej dodać m dodać 1 równa się 0 ma 4 różne pierwiastki. Oczywiście będziemy to równanie sprowadzać do równania kwadratowego, ale na razie to ono się nazywa dwukwadratowe. Więc pierwsza sprawa, musisz zapisać, zauważyć, że to równanie jest dwukwadratowe i podstawić za x do kwadratu, podstawić t. Musi być to podstawione. Wtedy będziemy mieć takie równanie. M minus 2 t kwadrat minus 2 w nawiasie m dodać 3 t dodać m, dodać 1 równa się 0. Na maturze możesz spotkać dokładnie od razu kwadratowe, może być stopnia trzeciego, może być stopnia czwartego, nawet ósmego. Musisz zauważyć, że to po prostu jest w tym wypadku, akurat tak jak ja zauważyłam, równanie dwukwadratowe i ono jest sprowadzalne do równania kwadratowego. I teraz zajmiemy się naszym równaniem kwadratowym. Konkretnie zastanówmy się, kiedy to nasze równanie, tylko uwaga, oni nas proszą o równanie to wyjściowe dwukwadratowe. Skoro ono jest czwartego stopnia, to my wiemy, że może mieć maksymalnie 4 pierwiastki. To jakie nam powinny to te wychodzić z tego równania, żeby później dało się je spierwiastkować i żeby wyszły 4? Popatrz, jeżeli te wyszłoby ci na minusie, z tego, prawda, wyszłyby pierwiastek, tylko że ujemny, to wtedy napisałabym x kwadrat równa się, załóżmy, minus 5 i niestety sprzeczność. Dlatego my musimy się zauważyć, że to nasze t musi być liczbą dodatnią. Bo jak będzie x kwadrat równe 4, to jak ja to spierwiastkuję, to mi z tego wyjdzie 2 minus 2. I z tego drugiego dodatniego też mi wyjdzie na przykład 3 minus 3. Czyli łącznie będą 4 pierwiastki. Czyli jednym słowem, co musimy zauważyć? Na pewno bezdyskusyjnie delta większa od zera, no bo musi tutaj z tego równania, to już jest równanie kwadratowe z parametrem, muszą być dwa rozwiązania, ale mało. Zarówno T1, jak i T2 mają być dodatnie, żebym ja je później fizycznie mogła spierwiastkować i mogła powiedzieć, że z tego T1 wychodzą mi 2, z tego mi wychodzą 2, czyli łącznie 4. Ale jeszcze bardzo ważna rzecz, że to, co stoi przed t kwadratem, czyli n minus 2, nie może być zerem. Wiesz, przypadek liniowy mógłby być, ale nie w tym przykładzie, nie w tym zadaniu. Dlaczego? Bo gdyby był przypadek liniowy, czyli gdyby tu było równe 0, to z tego wyszłoby ci tylko jedno t. To nawet gdyby wyszło dodatnie i bym je spierwiastkowała, to wyszłyby dwa rozwiązania. A ja mam powiedziane, że mają być 4 różne rozwiązania. Dlatego trzeba bardzo być czujnym. Czy rozpatrywać ten przypadek liniowy, czy nie rozpatrywać, bo czasem się rozpatruje, czasem się nie ma potrzeby rozpatrywania, tak jak w tym konkretnym zadaniu. No i tak, może po kolei się wszystkim zajmiemy, tylko ja bym może stworzyła na razie jakby układ równań, z którego będziemy sobie wyznaczyć. Czyli tak, m minus 2 różne od zera najpierw, delta większa od zera. Kolejne, kiedy pierwiastki, to T1, T2 będzie większe od zera? Wtedy, kiedy będą zachodziły odpowiednie wzory wieta i zarówno pierwszy wzór wieta, jak i drugi wzór wieta będą to liczby dodatnie. Czyli jak T1 dodam do tego T2, to musi być liczba dodatnia, skoro obie są dodatnie. I jak ja pomnożę T1 razy T2, to też musi być liczba dodatnia, skoro obie mają być dodatnie. I teraz możemy sobie potraktować jako jedyneczkę, dwójeczkę, trójeczkę i czwóreczkę. I tak sobie po prostu będziemy rozwiązywać. Nie musisz tej klamy za każdym razem, bo wiesz, że to zajmuje miejsca. Więc najpierw ja będę robiła jedynkę, czyli m minus 2 różne od zera. Oczywiście jest to banalne. M różne od dwójki, podkreślam, zostawiam. Teraz robię deltę, no bo delta też dosyć jest to schematyczne działanie, czyli lecimy wzorem na deltę. B kwadrat, to ja tu będę podnosiła, minus 2 do kwadratu to 4 i m plus 3 do kwadratu minus, czyli b kwadrat minus 4 razy
m minus 2, czyli razy a i razy c, a moim c jest m plus 1 i to ma być większe od 0. No to wyznaczamy oczywiście 4, tu wzór skróconego mnożenia m kwadrat, dodać podwojony, czyli będzie 6m i dodać to drugie do kwadratu, czyli 9. Minus 4, tu sobie powymnażam, najpierw nawias, czyli m kwadrat plus n minus 2m i minus 2 i to ma być większe od 0. No to teraz powymnażam, czyli 4m kwadrat plus 24m plus 36 minus 4m kwadrat minus 4m plus 8m i plus 8 i to ma być oczywiście większe od 0. Popatrz jak pięknie, nie musiałoby tak być, bo na maturze różnie może Ci wyjść, ale tutaj 4m kwadrat minus 4m kwadrat mogę sobie przekreślić, bo to mi się ładnie tutaj odjęło. 24m minus 4m to jest 20m plus 8, czyli mam 28m. Dalej, 36 plus 8, no to mam plus 44 i to jest większe od 0. No to przerzucamy sobie, czyli 28m jest większe od minus 44, dzielę przez 28, to mi wyszła zwykła nierówność liniowa, czyli m jest większe od, może skróćmy przez 4, to będzie 11 siódmych i zapiszemy przedział, m należy od, może całości wyciągnę, minus 1 cała będzie i 4 siódme do plus nieskończoności. I oczywiście tak zostawiamy ze względu na to, że przechodzimy do warunku trzeciego. No to warunek trzeci będę tu pisała. I teraz, jaki to był wzór Wieta? Jak nie pamiętasz, w tablicach jest wzór. Minus b nad a. Czyli, ja może zapiszę. Minus b nad a większe od zera. I na niej podstawione. Minus b, czyli tu będzie na plusie. Czyli 2m plus 6 już pomnożę. Podzielone przez a, czyli u mnie m minus 2 i to ma być większe od 0. Jest to nierówność, oczywiście nierówność wymierna. Nierówność wymierna, my ją chcemy zamienić na nierówność wielomianową, czyli iloraz zastępujemy iloczynem, czyli będziemy mieć 2m plus 6 w jednym nawiasie, w drugim m minus 2 i to ma być większe od 0. No i teraz tutaj z tego, no ja od razu może zrobię oś liczbową, bo trzeba będzie wężyk narysować, tylko w głowie może podajmy, co tutaj zeruje, jakie m. Minus trójka, a tutaj dwójeczka. Bo trzeba znaleźć miejsca zerowe tych nawiasów, prawda? No i teraz patrzymy, czy z góry idziemy, czy z dołu. Oczywiście są plusy przy najwyższych potęgach, czyli idziemy z góry. Z góry nigdzie się nie odbija. Pozaznaczamy plusy, minusy. I ja mam oczywiście odczytać moje wartości, gdzie są większe od zera, czyli od minus nieskończoności do minus trójki, suma od dwójki do plus nieskończoności. Podkreślam ten trzeci warunek. No i czwarty warunek jeszcze sobie zrobimy tutaj, czyli to jest c nad a większe od zera. Nasze c to jest m plus 1, nasze a to jest m minus 2, też ma być większe od zera. Tak samo jak robimy warunek trzeci, tak samo czwarty zapisujemy w postaci iloczynu, robimy sobie malutki rysunek pomocniczy. Tu nam zeruje minus 1, a tu nam zeruje 2. Lecimy z góry. I odczytujemy m należy od minus nieskończoności do minus 1, suma od 2 do plus nieskończoności, no bo potrzebujemy też oczywiście te wartości, gdzie są wartości dodatnie, w tym kawałeczku i w tym kawałeczku. No i teraz oczywiście trzeba uwzględnić te wszystkie warunki. M różne od 2, zobaczmy, nawet już tutaj widać, że jest nawias otwarty, więc tym warunkiem się już nie musimy przejmować, bo on jest automatycznie zawarty tu i automatycznie zawarty tu. Więc myślę, że wygodnie byłoby albo teraz to wszystko narysować na jednej osi liczbowej, albo po prostu najpierw się zająć dwoma i później się tym jeszcze do tego to dołożyć. Czyli tak, może na razie wezmę te dwie, zanalizuję. Tu mam od minus nieskończoności do minus trójki, a tu mam do minus jedynki. Więc tu jest bliżej, czyli będzie przedział od minus nieskończoności do minus trójki, suma, a te drugie końce mamy takie same, od dwóch do plus nieskończoności. Ale jak widzimy, m ma należeć od minus 1,4 do plus nieskończoności, a tu się kończyło na minus trójce. Może ja to przedstawię, będzie lepiej na osi liczbowej, żeby było lepiej widać, ale jak kto widzi, no to oczywiście nie ma problemu. Tu mam tak i tu ustaliliśmy, że ten kawałeczek, bo minus 1 jest dalej, ale i tak biorę część wspólną, prawda, tych wszystkich moich założeń, dlatego tylko to zaznaczam. I teraz ta minus 1,4 jest mniej więcej tutaj i to ma być w tą stronę skreskowane,
bo ma być większa od minus 1 całe 4/7, czyli ostatecznie odpowiedź do naszego zadania to będzie m należąca część wspólna od dwójki do plus nieskończoności. Po prostu to jest maksymalny przedział, który spełnia wszystkie cztery warunki, które wywnioskowaliśmy, analizując nasze zadanie. Zadanie numer 5. Suma długości wszystkich krawędzi grania stosłupa prawidłowego trójkątnego jest równa 9. Oblicz wymiary takiego grania stosłupa, który ma największą objętość i oblicz tę objętość. Czyli tak, oczywiście przygotowujemy rysunek grania stosłupa prawidłowego trójkątnego. W podstawie zaznaczyłam krawędzie AAA, a te krawędzie boczne niech będą B. I teraz ja wiem, że suma długości wszystkich krawędzi, tak jest podane w treści, czyli tych A jest po papie, na dole 3, u góry 3, czyli jest 6A. Dodać, bo mamy mieć wszystkie i tych B pionowych tutaj widzimy jest 3, czyli 3B i to się równa 9, tak mam podane w treści. I teraz mamy obliczyć wymiary, czyli naszym zadaniem jest wyznaczyć A i B, wymiary tego grania stosłupa, ale takiego, który ma objętość największą z możliwych, czyli naszą objętość będziemy maksymalizować i właśnie tą największą objętość też mamy wyliczyć. Czyli poprzez słowo, że tam jest w zadaniu podane największa objętość, powinno Ci się kojarzyć właśnie, że będzie rachunek tutaj pochodnych. Będzie rachunek różniczkowy w tym zadaniu. Ale po pierwsze, zacznijmy od tego, co jest dane. Pasowałoby z tego wyznaczyć jedną niewiadomą. Pamiętasz, w takich zadaniach optymalizacyjnych jest tak, że jedną niewiadomą zostawiamy, ale tą drugą musimy uzmiennić od tej pierwszej. Czyli załóżmy, ja zostawiam literkę A, no bo ona jest w podstawie, niech będzie, a bez tego wyliczę, czyli 3B to się równa 9 minus 6A. Podzielę przez 3. I mam, że moje B to jest 3 minus 2A. To jest bardzo ważny moment, że Ty musisz jedną literkę uzależnić od drugiej. No i teraz trzeba napisać oczywiście bezdyskusyjnie założenia. Młodzież zapomina o tych założeniach, one są bardzo ważne. Po pierwsze, skoro to jest grania stosłup, to nasza literka A, tak, nasz bok, krawędź podstawy musi być dodatnie, bezdyskusyjnie, ale również B ma być dodatnie. Innych założeń tutaj nie będzie, bo ja mogę mieć dowolnie wysoki grania stosłup, dowolnie niski, mogę mieć wielką podstawę, mniejszą podstawę, więc takie założenia, a za B już mogę podstawić 3 minus 2, a jest większe od 0. Jak ja to rozwiążę taką zwykłą, prostą nierówność liniową, otrzymujemy, że A jest mniejsze od 1,1. Zatem, podsumowując to i to, mogę napisać założenie, że moje A to może być liczba z przedziału od 0 do 1,1. Inne być absolutnie nie może, bo nie spełniałoby założenia. Czyli musimy o tym pamiętać, bo w pewnym momencie będziemy również zerkać na nasze założenie. No to co? To skoro tak, no to przejdźmy do objętości, która ma być oczywiście największa. Czyli objętość, przypominamy, pole podstawy razy wysokość. No to podstawiam. V to się równa. Pole podstaw. W podstawie jest oczywiście trójkąt równoboczny, bo to grania stosłup prawidłowy, czyli wzór na pole trójkąta równobocznego, a kwadrat pierwiastek z 3 nad 4. Razy, a naszą wysokością jest ta krawędź boczna B, czyli 3 minus 2A. No to musimy to wyliczyć i jak widzisz, wychodzi nam objętość uzmieniona od tej literki naszej A. No i teraz będę wymnażała. Myślę, że każdy z osobna wymnożymy, czyli będziemy mieli tak 3a kwadrat pierwiastek z 3 nad 4 minus 2a do trzeciej pierwiastek z 3 nad 4. To wymnażam tutaj i tą trójkę też wymnażałam. Tylko osobiście wolałabym, żebyśmy to zapisali tak, żeby to a było tak jakby zakreską łąkową. Czyli napiszemy 3 pierwiastki z 3 nad 4a kwadrat minus dwójka z czwórką akurat w ogóle się skróci, czyli będzie 1/2 pierwiastka z 3, a do potęgi trzeciej. No i to jest nasza objętość, dla której będziemy szukać maksimum. A do szukania maksimum nam potrzebny jest rachunek pochodnych. Czyli będziemy liczyć pochodną właśnie tej pozmiennej a, prawda? Czyli tak, pochodna, przypominamy, jak jest a do kwadratu, to ta dwójka idzie do przodu, czyli będziemy mieć 6 pierwiastków z 3 nad 4, a minus, ta trójeczka idzie do przodu, czyli będziemy mieć znowu 3 drugie pierwiastka z 3,
A do potęgi drugiej, bo ta trójka idzie do przodu, ale o jeden stopień się, zgodnie ze wzorem, na pochodne, o jeden stopień tutaj nam potęga się zmniejsza, czyli jest A do drugiej. No i teraz mamy do wyznaczenia oczywiście ekstremum, prawda? Musimy wyznaczyć ekstremum, czyli zastanowić się, dla jakiego to A właśnie funkcja osiąga wartość największą, czyli warunek konieczny, przypominamy, pochodna musi być równa 0, czyli przyrównujemy to do 0. 6 pierwiastków z 3 nad 4a minus 3 drugie pierwiastka z 3, a do kwadratu równa się 0. Co tu zrobimy? Na pewno nam nie pasuje to, że jest tu pierwiastek z 3 i tutaj też pierwiastek z 3, czyli ja podzielę, czyli będę miała 6 czwartych a minus 3 drugie a kwadrat równa się 0. Wyciągnę może przez nawias, nawet tutaj można by było zresztą jeszcze skrócić, czyli tutaj będzie 3, tu będzie 2, czyli w zasadzie podzielę przez 3 drugie i wychodzi mi a minus a kwadrat równe 0. Czyli jednym słowem, gdybym a wyciągnęła przed nawias, to dochodzę do wniosku, że a może być zerem albo a może być jedynką. Oczywiście zerkamy na nasze założenie, bo nasze założenie nam mówi, że a powinno być z przedziału od 0 do 1,1. To oczywiście jest sprzeczne, a to jak najbardziej mogłoby być, ale trzeba sprawdzić warunek wystarczający. Czyli sprawdzamy warunek wystarczający, czyli tak, ja będę zapisywała v' od a większe od 0. Nie musimy nawet tego liczyć. Ważne, żebyś umiał na podstawie właśnie tutaj pomocniczego szkicu wywnioskować, czy jest maksimum, czy jest minimum, czy w ogóle jest ekstremum, prawda? Zatem pochodna większa od 0. Patrzymy sobie na tą naszą funkcję. W zasadzie mogłabym już ją podzieloną z pierwiastek z 3, bo to mi nie zmienia znaku, przez 3 drugie, bo to mi nie zmienia znaku, czyli mam a minus a kwadrat większe od 0. Rysuję tutaj oś liczbową, zaznaczam 0 i 1 i ważny moment, czy z dołu, czy z góry. Oczywiście, że przy wyższej potędze, przy najwyższej potędze a kwadrat jest minus, czyli lecimy z dołu, tak? Tu mamy plusy, tu mamy minusy, minusy. I przypominamy, że musimy nałożyć nasz przedział tutaj, nasze założenie, czyli od 0 do 1,1, czyli jedynie w tym miejscu może być ekstremum i widać jest, tylko zastanówmy się jakie. Ja uczę tak, z buźki smutnej robi się buźka uśmiechnięta, czyli to oznacza, że tu musi być maksimum. Możesz sobie zapisać, że pochodna jest większa od 0, jak a należy od 0 do 1, a pochodna jest mniejsza od 0, jeżeli a należy do przedziału od 1 do 1,1. Ale widać tutaj wszystko na naszej osi liczbowej. Czyli tak naprawdę możemy skomentować, że dla a równego 1 funkcja osiąga maksimum lokalne, tak, to maksimum lokalne policzymy, oczywiście dla A policzymy B, ale jeszcze fajnie byłoby sprawdzić, czy to maksimum lokalne stanie się maksimum globalnym, ale żeby to sprawdzić, musielibyśmy policzyć granice właśnie w tych tutaj, granice przy A zmierzającym do 0, jak i przy A zmierzającym do 1,1, żeby mieć 100% pewności, więc ja te granice policzę, czyli limes, przy a zmierzającym do 0. I teraz z czego liczę? Z jakiej funkcji? Ja oczywiście liczę granicę z mojej funkcji, która jest moją objętością, bo ja się chcę zastanowić, jak moja objętość będzie, kiedy ona będzie maksymalna. Czyli ja podstawiam 3 pierwiastki z 3 nad 4 a kwadrat minus 1,2 pierwiastka z 3 a do trzeciej i to ma zmieszać a zmierzać do 0 z prawej strony. Dopiszę tu z plusikiem. Jak ja 0 postawię tu 0, to oczywiście będzie 0. Czyli moja objętość, która tutaj mi wyjdzie, na pewno będzie większa od 0. To nie ma o czym mówić. I drugą granicę policzę. Przy a zmierzającym do 1,1, tym razem z lewej strony. I też będziemy to samo mieć. 3 pierwiastki z 3 nad 4 a kwadrat minus 1,2 pierwiastka z 3 a do potęgi trzeciej to się równa. No i naszym zadaniem teraz będzie to podstawić i policzyć, czyli ja tutaj będę podstawiała 3, może na czerwono będzie lepiej widać, 3 pierwiastki z 3 nad 4 razy. Tu jest 3 drugie do kwadratu, czyli 9 czwartych. Odjąć pod spodem pierwiastek z 3 nad 2 razy 3 drugie mam do potęgi trzeciej, czyli 27 ósmych i będę miała tutaj 27 pierwiastków z 3 nad 16 minus
27 pierwiastków z 3 nad 16, czyli wyjdzie mi 0. Czyli to oznacza, że po prostu nie mam się co martwić, bo moja objętość, która będzie w tym wypadku, to będzie nasze maksimum lokalne, stanie się maksimum globalne. Czyli dla A równego 1 funkcja osiąga maksimum lokalne, które jest też maksimum globalnym. Które jest maksimum globalnym, czyli jednym słowem mogę stwierdzić, że jest to wartość największa globalnie. No to skoro A, ja miałam do wyznaczenia A i B, no to B myślę, że to nie jest problem już wyznaczyć, bo to jest 3 minus 2 razy 1, czyli też wyjdzie 1. I jeszcze miałam wyznaczyć moją V max, czyli to moją największą możliwą objętość. Myślę, że najwygodniej chyba nam będzie podstawić, tak jak tu podstawiałam, do tej właśnie mojej zależności, czyli będę podstawiała, a może być na czerwono być, 3 pierwiastki z 3 nad 4. I tu mam jedynkę podstawić, czyli 1 do kwadratu to nic nie piszę, minus pierwiastek z 3 nad 2 i też razy 1 to nie będę pisała. Wspólny mianownik, czyli tutaj rozszerzę razy 2, czyli będę miała po prostu pierwiastek z 3 nad 4. Czyli moja możliwie największa objętość tej bryły wynosi pierwiastek z 3 nad 4. Zadanie numer 6. Trzy liczby tworzą ciąg arytmetyczny. Ich suma jest równa 45. Jeśli pierwszą i trzecią pozostawimy bez zmian, a drugą pomniejszymy o 3, to otrzymamy 3 kolejne wyrazy ciągu geometrycznego. Oblicz wyrazy ciągu arytmetycznego. Specjalnie nie pisałam nic na tablicy, ze względu na to, że chcę, żebyśmy to napisali wspólnie. Po pierwsze, trzy liczby tworzą ciąg arytmetyczny. Co to oznacza? Jak my sobie je oznaczymy? Skoro tworzą ciąg arytmetyczny, to ja sobie pierwszą oznaczam x tak neutralnie. Mogłabym oczywiście a1, a2, a3, nie ma problemu. Ale myślę, że zrobimy to od razu, żeby było jak najmniej niewiadomych. Pierwsza x, skoro ciąg arytmetyczny, to druga będzie x plus jakieś r. A trzecia to będzie x plus jakieś 2r i one tworzą ciąg arytmetyczny. Tak jest podane w treści, tak zapisaliśmy. Możemy sobie oczywiście podpisać, że ta liczba, niech ona się nazywa a, ta druga niech nazywa się b, a ta trzecia niech się nazywa c. Jeżeli komuś nie przeszkadzają trzy niewiadome, to niech sobie pisze abc. Ja wolę dwie niewiadome, dlatego używam x, x plus r i x plus 2r. I teraz co my wiemy? Wiemy, że ich suma, czyli muszę je dodać, x dodać x plus r dodać x plus 2r ma dawać 45. No to tak też zapisałam. I kolejnie, kolejny warunek. Jeśli pierwszą i trzecią pozostawimy bez zmian, czyli ja to zapiszę, pierwsza jest bez zmian i trzecia jest bez zmian, no czyli nic nie kombinuję z tymi liczbami, a drugą pomniejszymy o 3. Czyli nie będę miała już x plus r, tylko będę miała x plus r minus 3, pomniejszona o 3. I piszę tak w treści, to ja otrzymam wtedy ciąg geometryczny. Naszym zadaniem jest obliczyć wyrazy ciągu arytmetycznego, czyli jednym słowem mamy wyznaczyć, napiszę to na boku, a, b i c, to co oznaczyłam. Pamiętaj, no, jeżeli chcesz sobie zapisać a1, a2, a3, no to musisz to też zaznaczyć, że to jest twoje a1, a2, a3, więc im mniej wprowadzasz niewiadomych, tym jest większa szansa, że się po prostu nie pogubisz w tym. No to tak, zaczniemy oczywiście od tego równanka, które już wydaje nam się prościutkie. Dodać x to będzie 3x, dodać r to będziemy mieć 3r, to 45, podzielimy przez 3, czyli mamy x dodać r to jest 15. Wyliczmy z tego. Ja proponuję wyznaczyć x, ale to kompletnie nie ma znaczenia. 15 minus r. Podkreślam, bo ten etap już zostawiam, bo już więcej z tego nie wyduszę po prostu. I teraz przechodzę do tego ciągu geometrycznego. Jeżeli chcesz zapisać sobie warunek na ciąg geometryczny, możesz. I teraz sobie musisz podpisać. Jeżeli nie używałeś wcześniej A1, to sobie możesz podpisać teraz A1. To jest twoje jakieś A2, to jest twoje jakieś A3. Tylko pamiętaj, żeby nie było kolizji oznaczeń. Jeżeli tutaj piszesz A1, to tu musisz wtedy napisać B1. I teraz, jaki jest warunek na ciąg geometryczny? No warunek jest taki, że ciąg geometryczny stanowią takie liczby, że jak się podzieli dowolną liczbę przez sąsiada wcześniejszego, to zawsze ma wyjść to samo. Zawsze ma być stały iloraz. Czyli skoro stały iloraz, to
jak A3 podzielę przez A2, to ma mi wyjść to samo, co gdybym A2 podzieliła przez A1. Niektórzy wolą już pomnożone na krzyż, ten warunek tutaj z kwadratem też jest ok. Czyli ja będę sobie podstawiała x dodać 2r podzielone przez x dodać r minus 3. To się równa. X dodać r minus 3 podzielone przez a1, czyli przez x. Popatrzmy, mamy tutaj dwie niewiadome. No mogłabym od razu mnożyć na krzyż, ale po co, jak ja bym teraz sobie chciała w miejsce każdego x-a odpowiednio sobie pomóc, czyli podstawić 15 minus r. Czyli napiszę 15 minus r dodać 2r podzielone przez 15 minus r dodać r minus 3. To się równa. 15 minus r dodać r minus 3 podzielone przez 15 minus r. Jeszcze nie mnożę na krzyż, tylko sobie coś przekształcam, żeby mi było łatwiej. Tutaj u góry będę miała 15 plus r, a na dole popatrz, minus r i r. U góry tu minus r i r, jak się nam fajnie odjęło. I teraz mam 15 minus 3 to 12, tu u góry też 12, a na dole 15 minus r. Pamiętaj, to mnożenie na krzyż zostaw sobie na sam koniec. Jak już praktycznie przekształciłeś, masz już jedną niewiadomą, wymnażamy. Czyli mamy 15 plus r razy 15 minus r, to się równa 12 do kwadratu. No to teraz tu mamy wzór skróconego mnożenia, czyli a kwadrat, czyli będziemy mieć 225 minus b kwadrat, czyli u mnie r kwadrat, to się równa 144. Przerzucę na tą stronę, czyli będę miała 225 minus 144, a to przerzucę na tą stronę, to się równa r kwadrat. No i teraz oczywiście pasowałoby nam tylko i wyłącznie teraz to ze sobą tutaj odjąć, 225 minus 144. Mamy 81, to się równa r kwadrat. Jeżeli my teraz to spierwiastkujemy, no to jak widzisz, r wyjdzie równe 9, albo r wyjdzie równe minus 9. Albo 9, albo minus 9. Jeżeli w treści byłoby podane tak, że na początku podany jest ciąg rosnący, ten arytmetyczny, to ten przypadek byś odrzucił. Jeżeli byłoby podane, że ciąg jest malejący, to ten przypadek byś odrzucił. Jeżeli nic nie ma podane, musisz dalej zrobić dwa przypadki, rozpatrzyć. To ja może tu będę pisała. Czyli teraz tak, pierwszy przypadek. Jeżeli r będzie dziewiątką, to teraz jak ja tu podstawię, to jakie będzie moje x? 15 minus 9, to moje x to będzie 6. No to skoro tak, to ja potrzebuję jeszcze mieć x plus r. Czyli teraz muszę to dodać, to będę miała 15. Zresztą tutaj było to widać, nie? I jeszcze x dodać 2r, czyli dokładam sobie tutaj jeszcze dziewiątkę, jeszcze kolejny r, czyli będę miała 24. No to skoro tak, no to teraz jeszcze drugi przypadek robimy, czyli r jak jest równe minus 9, tutaj mamy drugi przypadek, no to tak, to x będzie równe ile? 15 minus minus 9, czyli tak jakby 15 plus 9 to mamy 24, x plus r mi się nie zmienia, bo to jest 15 i x plus 2r to będzie oczywiście teraz 6. I teraz pytanie było takie, jakie są wyrazy tego ciągu arytmetycznego, więc my musimy teraz odpowiedź podać porządną, czyli nasza odpowiedź to będzie taka, ja mam podać to ABC, skoro tak sobie oznaczyłam, czyli zapiszmy sobie, że moje A to będzie 6, to moje B 15, to moje C 24, albo może być na odwrót, czyli że moje A to 24, moje B to 15, a moje C to 6. Pamiętaj o tym, że jak tworzysz ten ciąg arytmetyczny, bo mogą jednego punkta ci obciąć, jeżeli nie napiszesz porządnie tej odpowiedzi końcowej. Bo my nie wiemy, czy on rosnący, czy malejący. Musimy w naszej odpowiedzi przedstawić, że wyrazy tego ciągu arytmetycznego to 6, 15, 24 lub 24, 15, 6. Zadanie numer 7. Ile jest naturalnych liczb ośmiocyfrowych, których iloczyn cyfr jest równy 12? No po pierwsze ja tutaj zapisałam, iloczyn cyfr jest równy 12. Mają być ośmiocyfrowe, więc narysowałam 8 karteczek. I teraz tak, żeby z iloczynu wyszło 12, to spróbujmy najpierw liczbę 12 rozłożyć na czynniki pierwsze. Mam 2 razy 2 razy 3. I teraz zastanówmy się, jakie to cyferki mogą być, jakie to przypadki możemy rozróżniać. Bo wiemy, że na iloczyn nie ma wpływu jedynka, więc uzupełnić wolne miejsca jedynkami nie będzie problemu.
problemu, ale na pewno muszą być któreś cyfry, muszą być tak, żeby tak dobrane, żeby z iloczynu wyszło 12. Więc spróbujmy pierwszy przypadek, zastanówmy się, jaki będzie. Na pewno mogłoby być taki przypadek, że będę miała czwórkę z trójką, czyli czwórka będzie i trójka gdzieś będzie i reszta będą jedyneczki. No to teraz zastanówmy się, to gdzie ja mogę tą czwórkę wsadzić, bo najpierw wsadzamy tę czwórkę i trójkę, a resztę dobijemy jedynkami. Czyli tak, no czwórkę, gdzie mam możliwości? No mam 8 możliwości. Na trójeczkę, no też mam możliwości już teraz 7, bo wiadomo, że jak dla czwórkę już ustawiłam, to teraz załóżmy, że tu wybrałam czwórkę, no to teraz już mi pozostaje tych możliwości 7, prawda? No a jedynkami resztę dobijemy, więc tych sytuacji będzie 56. No to teraz drugi przypadek, spróbujmy zanalizować, to jeszcze jaki iloczyn da mi 12? No mogę mieć dwójeczkę i mogę mieć szóstkę i reszta będą jedynki. No bo 2 razy 6 i sam razy 1 razy 1 razy 1 to też mi wyjdzie 12. Czyli znowu na dwójkę mam możliwości 8 miejsc, na szóstkę pozostaje już mi 7 miejsc, bo tak jak tu wybrałam dwójkę, to pozostaje mi 7. No więc reszta jedynki, więc tu już nie będę wpisywała, bo tutaj już nie mam wyboru, bo wsadzam na sztywno jedynki. Czyli tych możliwości jest 56. No i jeszcze jest trzeci przypadek. To znaczy, mogę wsadzić w moją liczbę tak. Mogę wsadzić dwójeczkę, jeszcze jedną dwójeczkę, trójeczkę, bo też będę miała 2 razy 2 razy 3, to jest 12 i reszta to będą same jedynki. I reszta będą same jedynki. No to teraz znowu myślimy, tylko tak, najpierw wsadzę sobie dwójki, ale muszę je wsadzić dwie, więc muszę dla nich wybrać już teraz dwa miejsca. I jeszcze taka informacja, że czy jak ja tu wsadzę dwójkę i tu dwójkę, to jest to samo, gdybym tu dwójkę i tu dwójkę wsadziła. Dlatego ja wybieram miejsca kombinacjami. Z 8 miejsc wybieram dwa miejsca. Tu sobie zapiszmy, że to jest wybór miejsc dla dwójek. Zawsze ten wybór miejsc odbywa się kombinacjami, bo kolejność nie ma znaczenia, które pierwsze miejsce wybiorę, a które później drugie. Dobrze, razy. I teraz tak, załóżmy, że wybrałam te dwa miejsca już, wsadziłam dwójki na sztywno, tak? Wsadziłam już te dwójeczki. To teraz mam wybrać miejsce dla trójki. Zostało mi to do wybrania jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. Czyli dla trójki już mam 6 miejsc, a reszta nie, nic nie mam wyboru, bo reszta muszę wsadzić suche jedyneczki. No to to się równa. Tu rozpisujemy wzorem, czyli 8 siemnia podzielone przez 2 siemnia razy 6 siemnia i to razy 6. No to będziemy mieć tutaj 6 siemnia razy 7 razy 8 podzielone przez 2 razy 6 siemnia. No i tu mamy jeszcze razy 6. 6 siemnia z 6 siemnia mi się tutaj skróci. Dalej 2 mi się skróci i tu będę miała 3, czyli będę miała po prostu 7 razy 8, czyli 56 razy 3, czyli mamy tutaj 168. No i teraz już więcej przypadków nie ma, więc pamiętamy o tym, żeby pododawać wszystkie przypadki. 56 dodać 56, dodać 168, wyjdzie nam 280, czyli to jest nasza odpowiedź, czyli tych wszystkich liczb ośmiocyfrowych, w których iloczyn cyfr będzie równy 12, jest aż 280. No wypisywać absolutnie sensu nie ma. Można by było to samo zadanie zrobić właśnie analizując przypadek, co na początku stoi, ale na pewno będzie to zadanie dłuższą metodą zrobione. Z iloczynem nie ma problemu, dlatego że podopisywać jedynki to jest nie problem. Gorzej, gdyby nam dali zadanie z sumą, że suma cyfr ma być określona, bo wtedy musimy zauważyć, że na pierwszym miejscu absolutnie zero stać nie może. My tutaj w ogóle zera nie analizujemy, dlatego że z iloczynu, no gdybym wsadziła jakiekolwiek zero, no to wyszłoby zero, więc nie byłby spełniony warunek naszego zadania. Zadanie numer 8. Dwa boki trójkąta mają długości A i B, a jego pole jest równe 1 czwarta AB. Oblicz długość trzeciego boku C tego trójkąta. Zrobiłam oczywiście rysunek, zaznaczyłam boki A i B, zapisałam pole, ile wynosi 1 czwarta AB. Co ma
nam się może kojarzyć z polem. Oczywiście powinien nam się automatycznie kojarzyć wzór taki, gdzie była funkcja trygonometryczna i specjalnie ja wybieram ten kąt, który sobie nazywam alfa. Był taki wzór na pole, ja przypomnę ten wzór na pole trójkąta. Jedna druga a razy b w tym wypadku razy sinus naszego kąta alfa. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne, bo popatrz teraz, jeżeli tutaj mamy kąt alfa, a oni nam podali to pole w zadaniu, to ja mogę je podstawić i napisać 1/4 AB. To się równa 1/2 a razy b razy sinus alfa. Skoro a i b to są boki trójkąta, które są liczbami dodatnimi, to ja mogę podzielić obustronnie przez ab. Mogę to zrobić ze względu na to, że zarówno a, jak i b, jak i c to są liczby dodatnie. Czyli będę miała, że 1/4 to się równa 1/2 sinus alfa. Pomnożę razy 2 i dochodzę do wniosku, że 2 razy 1/4 to jest, są 2/4, czyli 1/2, to się równa mój sinus alfa. Skoro tak, skoro mam podane, że mój sinus alfa to się równa 1/2, to ja w zasadzie mogłabym się zastanowić teraz, jak wyliczyć kosinusa, bo stwierdzenia kosinusów byłoby mi najprościej wyznaczyć długość boku C, prawda? No to spróbujmy, tylko tak. Czy czasem my, mając danego sinusa równego 1/2, my nie jesteśmy w stanie konkretnie powiedzieć, ile kąt alfa ma stopni? Oczywiście, że jesteśmy w stanie, bo albo to będzie 30 stopni, albo to będzie stopni 150. Ja w zadaniu nie mam podane, że trójkąt ma być rozwartokątny albo ostrokątny, dlatego muszę dwa przypadki rozpatrzyć. Popatrz, jeżeli kąt alfa będzie 30 stopni, to jego sinus jest 1/2, czyli jak ja tu podstawię do wzoru 1/2, no to wyjdzie mi 1/4 AB. Jeżeli kąt alfa będzie 150 stopni, jego sinus też jest 1/2, więc jak ja tu podstawię, no to też mi wyjdzie 1/4 AB. Czyli w zadaniu nie przejmuj się, jak wyjdą ci dwa przypadki. No musisz wtedy dwa przypadki rozpatrzyć, czyli pierwszy przypadek, alfa równe 30 stopni. Nie będę zaznaczała na rysunku, tylko od razu przypomnę twierdzenie kosinusów, czyli c kwadrat to będzie a kwadrat plus b kwadrat minus 2 razy a razy b razy u mnie w tym wypadku będzie kosinus alfa. No już takie oznaczenie jak na moim rysunku stosujemy. No i liczymy, czyli c do kwadratu to się równa. A kwadrat dodać b kwadrat minus 2a razy b i razy kosinus 30 stopni. No tak się składa, że kosinus 30 stopni to jest pierwiastek z 3/2. Te dwójeczki mi się skrócą i będę miała, że c kwadrat to jest a kwadrat plus b kwadrat minus pierwiastek z 3ab. No i ja to teraz muszę spierwiastkować, żeby podać piękne c. Moje c to będzie a kwadrat plus b kwadrat minus pierwiastek z 3ab. To jest wynik końcowy, oczywiście. Dla jednych ten wynik taki nie za fajny będzie, no bo tak sobie tak będą myśleć, że no ale to nie wyszła liczba. No nie wyjdzie liczba, ponieważ zadanie jest, w zadaniu są podane literki na początek. Więc pamiętaj, jeżeli w zadaniu są podane literki a i b, bo są boki a i b, to znaczy, że twój bok c możesz przedstawić jako funkcję tak jakby dwóch zmiennych, a i b, uzależnić od tych dwóch literek a i b. No to w drugim przypadku zobaczmy, jak to się będzie różniło. C kwadrat to się równa a kwadrat plus b kwadrat i tu będzie minus 2ab razy kosinus 150 stopni. Jedynie tu będzie problem taki, że w przypadku kąta rozwartego kosinus jest ujemny, czyli będzie minus i wartość dla kosinusa 150 stopni jest liczbą przeciwną do kosinusa 30 stopni. Czyli jak tu było pierwiastek z 3/2, to tu będzie minus pierwiastek z 3/2. Czym to się tylko będzie różniło? Że tu będę miała a kwadrat plus b kwadrat. Dwójeczki też mi się skrócą, tylko będę miała plus pierwiastek z 3ab. Jak ja to spierwiastkuję, to zapiszę, że to będzie c, się będzie równało taki wielki pierwiastek i pod nim a kwadrat plus b kwadrat plus pierwiastek z 3ab. I oczywiście to jest tutaj wynik ostateczny, czyli jednym słowem albo mamy takie c, albo mamy takie c. I po prostu w tym wypadku mamy dwa rozwiązania. Zadanie numer 9. Na kole opisano trapez o kątach przy podstawie 30 stopni i 60 stopni. Oblicz stosunek obwodu L tego trapezu do długości wysokości. Czyli R duże do H, tak jak zapisałam.
Pierwsze co, oczywiście trapez, trzeba wykonać rysunek. Ten trapez ma być opisany, on ma być opisany na kole, pisze. Na kole opisano trapez, czyli tak właśnie rysunek wygląda, jak ja wykonałam. I teraz, dobrze jest w takim zadaniu oczywiście automatycznie poprowadzić wysokości, to bezdyskusyjnie, więc ja tą wysokość tu poprowadzę i tu tą wysokość poprowadzę. Dzięki czemu utworzyły mi się tutaj trójkąty prostokątne. Trójkąty prostokątne nie byle jakie. Ja zaznaczę. Tu jest H i tu jest H. Ta literka H nam się sprzyda, bo przecież do tego stosunku będzie nam potrzebna. Będziemy ją wykorzystywać. I teraz tak. Skoro tak, mamy tutaj do czynienia z trójkątem, popatrzmy, trójkąt 30, 90, to tu musi być 60. Na pewno pamiętamy, że jeżeli naprzeciwko 30 stopni jest H, to naprzeciwko kąta prostego będzie 2H. Natomiast naprzeciwko kąta 60 stopni będzie H pierwiastków z 3. To wynika z trójkąta 30, 60, 90 stopni. No z drugiej strony, popatrzmy, tu mamy kąt prosty, tu mamy 60, no to tutaj będzie 30, ale sytuacja jest troszkę już inna, dlatego że teraz mamy tak, że naprzeciwko 60 stopni mamy H. Czyli naprzeciwko 30 mamy jakieś x, naprzeciwko 90 mamy 2x. I teraz musimy napisać zależność, bo zawsze tak zaczynaj od tego, co leży naprzeciwko 30 stopni. Jest x, czyli naprzeciwko 60 będzie x pierwiastka z 3. W związku z tym, popatrz, przepiszę, h to się równa x pierwiastka z 3. Jak podzielę przez pierwiastek z 3, to mamy h nad pierwiastek z 3, to jest x. Po usunięciu niewymierności mam h pierwiastków z 3 nad 3. To mi się sprzyda zapewne do obwodu i mogę tu już Tobie napisać, że to mi wyszło h pierwiastków z 3 nad 3. No to tu będę miała oczywiście 2h pierwiastków z 3 nad 3. Zostaje mi tylko i wyłącznie ten kawałeczek, można kolorowo zaznaczę, ten kawałek, jakiś y, i tak samo u góry będzie y. Ale jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy nie wykorzystywaliśmy. Otóż jest twierdzenie, które mówi nam o tym, kiedy można w czworokąt wpisać okrąg. Wtedy, kiedy sumy przeciwległych boków są równe. To zapisujemy w taki sposób, że a plus c równa się b plus d. No to spróbujmy to u nas wykorzystać. Czyli nasza a to jest dłuższa, długa podstawa, czyli będzie tak h pierwiastków z 3 nad 3, dodać y, dodać h pierwiastka z 3 i dodać górną podstawę y, to się równa nasze ramię 2h pierwiastków z 3 nad 3 i dodać drugie ramię, czyli u nas to jest 2h. No to pasowałoby teraz, może pomnóżmy razy 3, żeby nie mieć tych ułamków, czyli będzie tak h pierwiastków z 3 dodać 3y, dodać 3 pierwiastki z 3h, dodać 3y, to się równa 2h pierwiastków z 3, dodać 6h. No i tak, y z y zostawiamy, będzie 6y, to się równa, a teraz sobie będziemy przerzucać. Czyli tak, tu mamy 6h, tu mamy jeszcze h, tu mamy h, tu mamy h i tu mamy h, no ale 6h przepiszemy, natomiast tu mamy 2h pierwiastka z 3, minus 4 będzie pierwiastki z 3h, czyli będzie minus 2 pierwiastki z 3h, no i teraz podzielę przez 6, czyli dostanę, że y to będzie h minus pierwiastek z 3 nad 3h, jak to podzielę, no i taka wyszła mi zależność na y. No to teraz będziemy wyznaczać obwód, ale żeby było nam wygodnie, to myślę, że wszystkie boki sobie opiszemy. Czyli tak, podstawa dolna to będzie tak, h pierwiastków z 3 nad 3, dodać nasze y, czyli h minus h pierwiastków z 3 nad 3 i dodać h pierwiastka z 3. Tak się stanie, nam tu się odejmie i wyjdzie nam h dodać h pierwiastka z 3. Teraz podstawa górna, czyli nasza literka B, u nas to jest Y, to ja po prostu przepiszę H minus pierwiastek z 3 nad 3H. Teraz ramię, które oznaczyłam C, to będzie 2H pierwiastka z 3 nad 3 i ramię, które możemy sobie oznaczyć D, to będzie po prostu 2H. Czyli liczymy nasz obwód, literka L, czyli będziemy to wszystko dodawać. Czyli H dodać H pierwiastka z 3, dodać H minus pierwiastek z 3 nad 3H, dodać 2 pierwiastki z 3 nad
3H i dodać 2H. Zatem L to się będzie równało. Ile tych H jest? Tu mamy H, tu mamy H i tu mamy H takie bez pierwiastka, czyli mamy 4H. I tu mamy H pierwiastek z 3, tu mamy minus pierwiastek z 3 nad 3. Gdybym tutaj zrobiła wspólny mianownik, to miałabym 3 pierwiastki z 3. H nad 3 minus pierwiastek z 3 nad 3H, czyli byłoby 2 pierwiastki z 3 nad 3H, dodać 2, czyli będę miała dodać 4 pierwiastki z 3 nad 3 po prostu H. Taki mi wyszedł obwód i teraz przechodzę do policzenia tego stosunku. Czyli w tym obwodzie może wyciągnę od razu H przed nawias. Będę miała 4, dodać 4 pierwiastki z 3 nad 3 i to będzie podzielone przez H, dzięki czemu to mi się skróci. H i wyjdzie mi ten stosunek 4, dodać 4 pierwiastki z 3 nad 3. I to miałam do wyznaczenia w zadaniu, policzyć stosunek obwodu do wysokości tego trapezu. Zadanie numer 10. Oblicz dla jakich wartości m równanie. Wartość bezwzględna z x minus 1 równa się m kwadrat minus 2m plus 1 ma 2 pierwiastki dodatnie. Mają być 2 pierwiastki dodatnie. Pierwsza sprawa, oczywiście zanim będziemy się zastanawiać nad tym, kiedy one będą dodatnie, pierwsza sprawa, musimy napisać założenie. Założenie o tym, że prawa strona tego naszego równania musi być liczbą dodatnią. Dlaczego? Bo gdyby była ujemna, to takie równanie byłoby sprzeczne, więc w ogóle odpada, bo to jest wartość bezwzględna. Gdyby była równa 0, ta prawa strona, to wtedy byłoby tylko jedno rozwiązanie, jedynka, i nie zgadzałoby się z treścią, że mają być 2 pierwiastki dodatnie. A więc piszemy założenie, że m kwadrat minus 2m plus 1 ma być większe od 0. Oczywiście myślę, że łatwo zauważyć tutaj wzór skróconego mnożenia. I teraz zastanówmy się, m minus 1 do kwadratu kiedy jest większe od 0? Prawie zawsze. Tylko nie może być jedynką, bo gdyby m było równe 1, to tu wyszłoby 0, a przecież 0 nie jest większe od 0. Czyli jednym słowem, naszym m może być wszystko, czyli liczby rzeczywiste, bez jedynki, tylko jedynka być nie może. No to teraz przejdźmy już, jak już mamy napisane założenie, to teraz przejdźmy do naszego równania. To jest równanie proste z wartością bezwzględną. Jak już wiemy, że jest to liczba dodatnia, bo to już sobie założyliśmy, że musi być liczba dodatnia, żebym ja mogła oczywiście dalej to rozwiązywać, prawda, i żebym miała 2 pierwiastki, no to jak się takie równanie rozwiązuje? Piszemy x minus 1 to się równa m kwadrat minus 2m plus 1 lub x minus 1 to się równa minus m kwadrat plus 2m minus 1. Zapewne pamiętasz, że równania takie proste z wartością bezwzględną rozwiązywało się w taki sposób, że się rozpisywało właśnie dwie sytuacje, dwie przypadki, że m, że u nas x minus 1 to będzie liczba dokładnie ta, czyli m kwadrat minus 2m plus 1, albo to będzie ta liczba do tego przeciwna. No to teraz wyliczmy z tego x, przerzućmy, czyli będziemy mieć m kwadrat minus 2m plus 2, a tutaj przerzucę x, czyli lub będę miała minus m kwadrat plus 2m, przerzucę, żeby tego x oczywiście wyliczyć, prawda? No i tyle, bo jedyneczki nawet te na minusie, widać, że one nam się tutaj odejmą. I mamy takiego x i takiego. I teraz ja mam mieć 2 pierwiastki dodatnie. Czyli zarówno to ma być liczba dodatnia, jak i to ma być liczba dodatnia. No to ja to muszę zapisać, że moje m kwadrat minus 2m plus 2 ma być dodatnie i moje minus m kwadrat plus 2m ma być dodatnie. No to rozwiązujemy oczywiście przy użyciu delty. B kwadrat, czyli 4, minus 4 razy a razy c, czyli będzie minus 8. I teraz delta mi wychodzi równa minus 4. To nie znaczy, że jest sprzeczność, absolutnie, tylko to oznacza, że nie ma miejsc zerowych, więc musimy sobie wyobrazić, oczywiście przy użyciu osi liczbowej, jak ta parabolka, która jest po lewej stronie, będzie wyglądała, skoro nie ma miejsc zerowych, bo delta jest ujemna, prawda? Ramiona ma skierowane do góry, ona będzie tak, ona będzie, jej wykres będzie nad osią naszą, czyli będą zawsze wartości dodatnie, czyli z tego napiszemy, że m należy do zbioru liczb rzeczywistych. Czyli w zasadzie jest to rzecz oczywista. A dlaczego tak była oczywista? Dlatego, że skoro m kwadrat minus 2m plus 1 było prawie zawsze dodatnie, to jak ja dodam do tego jedynkę, prawda, bo to jest plus 2, to wiadomo, że będzie dodatnie. No ale rozpisaliśmy, wyszło nam w każdym razie m należy do rzeczywistych.
No to teraz tutaj wyciągniemy przed nawias m, mamy minus m plus 2 i to jest większe od 0. Pomagamy sobie oczywiście osią liczbową, tu już będą miejsca zerowe, będzie to 0 i będzie 2. Tu nam 0 zeruje, a tutaj ten nawias zeruje 2. Ramiona skierowane są w dół tej naszej paraboli. No albo wężyk, to jakkolwiek, albo robimy wężyk, albo rysujemy parabolkę. Ramiona skierowane w dół i odczytujemy m należące, ma być większe od 0, czyli m należy od 0 do 2 u nas. I na końcu podajemy odpowiedź zbiorczą. Patrzmy, tutaj mamy m należy do rzeczywistych, to nie przeszkadza w niczym. Tu mamy przedział, ale musimy z niego wyrzucić 1. Czyli m należy od 0 do 1, suma będzie od 1 do 2. I to już jest ostateczna odpowiedź do takiego zadania. To samo zadanie moglibyśmy również zrobić, gdybyśmy oczywiście tutaj zrobili to metodą graficzną. Aczkolwiek myślę, że taki sposób jest szybszy, nie potrzeba wtedy rysować w układzie współrzędnych, tylko można w taki sposób analizować. Na to nasze spotkanie przygotowałam 10 zadań. To jest takich 10 mocnych powtórek przed jutrzejszą maturą. Jeszcze raz życzę powodzenia, życzę połamania pióra, jak to mówią, i wszystkiego, co najlepsze. Jak najlepszego wyniku na maturze. Będę mocno trzymała za Was kciuki. Do zobaczenia.